Nie oglądaj, bo się zarazisz. Wiara zaraża. Internetowe rekolekcje wielkopostne. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Czy to niewiarygodne? Pierwszym świętym kanonizowanym przez samego Chrystusa jest złoczyńca. Jednak patrząc dalej na historię Kościoła, nie było. Każdy święty miał coś tam za uszami. Chociażby święty Krzysztof. Kiedy się urodził, dano mu imię Reprobus, co znaczy skazany na potępienie. Wyrósł na silnego, mocnego mężczyznę i postanowił, że będzie służył tylko temu, temu władcy, który się niczego nie boi. Dlatego zaczął służyć królowi Kanaanu. Jednak, jak głosi podanie, ten król drżał, kiedy wymieniało się imię diabła. Dlatego zaczął służyć diabłu. Jednak, kiedy służył diabłu, zobaczył, że i on drży na widok krzyża. Dlatego już potem zaczął służyć Chrystusowi. Dalszą historię jego znamy, ale zobaczmy. Święty, który służył przed nawróceniem samemu szatanowi. Idźmy dalej. Święty Franciszek był marnotrawcą, święty Augustyn uwodzicielem i heretykiem. Święta Pelagia była rozwiązłą aktorką przed nawróceniem. Błogosławiona Aniela plotkarką. Błogosławiony Tomasz Talbot nałogowym alkoholikiem. I to jest dobra nowina dla każdego z nas. Bo nieważne, ile w swoim życiu zepsułeś, ile grzechu zrobiłeś, możesz być nadal święty, jeżeli nigdy w sobie nie zagasisz pragnienia Boga, jeżeli będziesz mógł, kiedy będziesz też mógł walnąć się w pierś i powiedzieć: to ja, to moja wina. Zobaczmy, że pierwszym celem, takim podstawowym naszej wiary, nie jest wcale bycie bez grzechu. Pierwszorzędnym celem jest zjednoczenie z Chrystusem, dlatego konsekwencją jest dopiero życie bez grzechu. Nie zagaś nigdy w sobie pragnienia Boga. Szukaj Go całym życiem. Szczęść Boże, witam serdecznie. Mam na imię Marcin. Mam 27 lat, pracuję w banku. W tym roku wraz z narzeczoną przygotowujemy się do zawarcia związku małżeńskiego. Chciałbym z Wami się podzielić takim moim krótkim świadectwem tego, w jaki sposób ja zaraziłem się wiarą, jakie znaczenie w moim życiu ma wiara. Urodziłem się w rodzinie katolickiej. To właśnie rodzice byli tymi moimi pierwszymi nauczycielami religii, to właśnie oni przekazywali mi główne prawdy wiary. Jednakże taki gwałtowny wzrost, jeśli można tak powiedzieć, mojej wiary rozpoczął się w czasie, kiedy zacząłem angażować się coraz bardziej w życie mojej wspólnoty parafialnej, a więc w życie tej wspólnoty parafialnej, w której obecnie się znajdujemy. Zaczęło się to 18 lat temu, kiedy poszedłem pierwszy raz na moją zbiórkę ministrancką. Wtedy właśnie otoczenie moje jakoś było negatywnie do tego nastawione, ponieważ rodzice jakoś odradzali, powiedzieli, że może to zrobisz za rok, może dopiero za rok staniesz tym ministrantem, może to jeszcze raz przemyślisz. Moi jak gdyby koledzy z klasy trochę śmiali się z tego, mówili: co tam będziesz robił, po co to w ogóle
czy to w ogóle ci jest potrzebne do szczęścia. Ja byłem też trochę nieśmiały, trochę zawsze wolałem być z tyłu, a jednak poszedłem na to spotkanie ministranckie. I tak to się wszystko zaczęło rodzić, tak, ta wiara. Potem kolejne wspólnoty, wspólnota młodzieżowa, zespół parafialny, wspólnota osobami niepełnosprawnymi, a teraz także wspólnota dorosłych. I ta wiara moja zaczyna się zmieniać. Właśnie działając w tych wspólnotach, moja wiara zaczęła wzrastać, zaczęła się kształtować. Ponieważ nasza religia jest taka właśnie wspaniała z tego względu, że im więcej daje od siebie, tym więcej, tym po wielokroć więcej otrzymuje. I o tym się właśnie przekonałem, o tym właśnie chcę zaświadczyć z tego miejsca, że im więcej dawałem, tym więcej było mi dawane. Wiara jest procesem, o który trzeba dbać, który trzeba pielęgnować. Wiara niepielęgnowana umiera. Angażując się, będąc w tych wspólnotach, o których wcześniej wspomniałem, zacząłem zauważać, oczywiście z czasem, nie było to od razu, że moja wiara zaczyna się zmieniać, zaczyna się kształtować w odpowiedni sposób, zaczyna wzrastać. I choć wiem, że na drodze do świętości, do której ja jestem, do której powołany jest każdy chrześcijanin, brakuje mi bardzo wiele, to jestem jakoś wewnętrznie spokojny. Nie boję się, bo wiem, że jest ze mną Jezus Chrystus. Mam Go ze sobą głęboko w sercu. Jezus już śmierć zwyciężył. Pokazał, jak walczyć ze swoimi słabościami. Pokazał nam, jak walczyć z grzechem. Mamy doskonałego przewodnika. Taką moją modlitwą, którą w sposób szczególny kochałem, jest msza święta. To właśnie z Eucharystii, z przyjmowanej podczas niej Komunii Świętej, czerpię siły, żeby walczyć właśnie z grzechem, ze swoimi słabościami, aby jakoś ubogacać się, aby walczyć o moją wiarę, aby ta moja wiara właśnie się budowała. Obecnie trwamy w czasie Wielkiego Postu. Jest to czas szczególnej łaski, którą daje nam Pan. Daje nam po to, aby może właśnie w tym czasie takiego zabiegania na chwilę przystanąć, zatrzymać się i zastanowić może właśnie nad tym, na jakim etapie mojej wiary jestem. Właśnie co mogę zrobić, aby umożliwić wzrost mojej wierze. Co mogę jeszcze zrobić, aby stawać się lepszym chrześcijaninem na co dzień. Pozwólmy, aby w naszym życiu działał Jezus Chrystus. Otwórzmy drzwi naszego serca na Jego łaskę, na Jego słowo. A na pewno się nie zawiedziemy. Na pewno nie będziemy tego żałować. A na domiar tego będą się działy w naszym życiu rzeczy wielkie i święte. Nie oglądaj, bo się zarazisz. Wiara zaraża. Internetowe rekolekcje wielkopostne.